Pogoń FM w Radiu Szczecin. Zaprasza Daniel Trzepacz. Sponsorem programu jest właściciel marki CITY odszkodowania.pl. Auta zastępcze z OC sprawcy. Odkup szkód. Szczecin, szeroka 61. Kończymy przerwę na mecz reprezentacji i wracamy do tego, co fani ligowej piłki lubią najbardziej. Portowcy w niedzielę zagrają w Częstochowie z Rakowem. I jak wygląda sytuacja kadrowa portowców? Oddajemy głos trenerowi Kolendowiczowi. No, trochę nam się poprawia. Wrócił Marcel, także Marcel dzisiaj zagra w meczu drugiego zespołu, zagra 45 minut i zobaczymy, jakim jest etapie. Zagrać dwóch zawodników dzisiaj w drugim zespole po 45 minut, także no, coraz większy komfort mamy, jeśli chodzi o zawodników. No, stały temat Lączara i Malca. Cały czas ten proces trwa i jeszcze nie są zdolni do gry, także te dwa nazwiska na pewno zostają po stronie strat ubytków, na razie nie są dostępni. Wrócił Marcel i pozostali też są zdrowi, także no, jestem w większym komforcie jako trener niż wcześniej. No, ja mam taką nadzieję, bardzo na to liczę, bo dla mnie, tak jak mówiłem wcześniej, ważna jest rywalizacja, a to są zawodnicy no, ze środka obrony i przez to ta rywalizacja też w zespole po prostu spadła, a ja tego chcę, bo to jest dla mnie istotne. Dlatego ja mocno liczę na to, że oni wrócą jak najszybciej się da, robimy wszystko, ale to jest taki temat, że sprawdzamy ich co chwilę, co jakiś czas, czy są gotowości. Oni są w treningu indywidualnym, ale musimy ten trening dozować i no, nie wrócili jeszcze do treningu zespołowego, a jak gdyby ten moment powrotu, no od tego momentu możemy powiedzieć coś więcej na temat dat i przybliżenia, kiedy wrócą, zobaczymy w jakim stanie wejdą do zespołu, ale myślę, że jesteśmy całkiem nieźli w tym prowadzeniu zawodników, jak już są zdrowi do zespołu, także ja czekam na ten moment, kiedy oni będą dostępni do treningu zespołowego. Portowcom przyjdzie się w niedzielę zmierzyć z wiceliderem Rakowem Częstochowa. Co o zespole byłych mistrzów Polski mówi trener Dumy Pomorza? Raków to bardzo mocny przeciwnik. Bez dwóch zdań. Wiadomo, po poprzednim sezonie, gdy ten sezon był dla nich nieudany na poziomie ekstraklasy, wzięli siódme miejsce, doszło do zmian, wrócił trener Papszun i zespół widać, że pod wodzą trenera Papszuna wraca do tych takich wcześniejszych zachowań, czyli bardzo mocno taktyczny zespół, bardzo zespół intensywny, w różnych fazach, z różnymi momentami bronienia, z różnymi rozwiązaniami w budowaniu. Także to jest taki podobny obraz Rakowa do tego sprzed odejścia trenera Papszuna. Spodziewamy się bardzo mocnego meczu pod kątem intensywności, ale też meczu takiego taktycznego. Raków traci mało goli, stracił najmniej goli w lidze. Dopuszcza do małej liczby strzałów. Jest chyba na drugim miejscu po pierwszy zespół Piasta. Także to pokazuje, że ten zespół jest bardzo dobrze zorganizowany. To bronienie zonalne takie jest na bardzo wysokim poziomie. Zespół Rakowa jest zespołem powtarzalnym w tych fazach, w fazie defensywnej, ale też w ofensywie. Mają kilka nowych rozwiązań. W teorii bardzo łatwo się analizuje zespół Rakowa, ale w praktyce te mechanizmy, które działają, są na bardzo wysokim poziomie, dlatego niezwykle trudno grać przeciwko zespołowi Rakowa. No, nasza statystyka też nie jest dobra, bo my ostatnie 8 meczów ostatnich 8 meczów nie wygraliśmy z Rakowem, także to pora to przełamać. No to dokładnie. Mówiłem o tych statystykach, które są jak bikini i nie pokazują wszystkiego, bo my w tych meczach mieliśmy dobre mecze też, ale nie potrafiliśmy ich albo zamknąć, albo wykorzystać sytuacji, które mieliśmy. Także te mecze układały się różnie. Były mecze, gdzie Raków nas dominował. Były mecze, że my byliśmy lepsi. Były mecze bardzo wyrównane, gdzie decydował jeden gol, ale zobaczymy. Nowa historia, nowe rozdanie, nowy mecz. Trudny mecz, ale ja jestem bardzo mocno zainteresowany tym, co zobaczę na boisku. Do audycji Pogoń FM wrócimy po chwili przerwy. Pogoń FM w Radiu Szczecin. Sponsorem programu był właściciel marki CITY odszkodowania.pl. Odszkodowanie komunikacyjne, osobowe, majątkowe. Szczecin, szeroka 61. Pogoń FM w Radiu Szczecin. Zaprasza Daniel Trzepacz. Sponsorem programu jest właściciel marki CITY odszkodowania.pl. Auta zastępcze z OC sprawcy. Odkup szkód. Szczecin, szeroka 61.
Mecz Pogoni Szczecin z Rakowem Częstochowa już w niedzielę o godzinie 17.30 jako jeden z hitów PKO BP Ekstraklasy. Co przed tym spotkaniem mówi Marek Papszun, trener medalików? Druga przerwa reprezentacyjna dobiega końca. Staraliśmy się ją wykorzystać tak jak poprzednią na maksa. Na pewno nie ułatwiało nam tutaj ta ilość powołań 10 zawodników, ale ci, co zostali, myślę, że wykonali dobrą pracę i będzie to widać w tych kolejnych spotkaniach. Zawodnicy, którzy wrócili, oprócz Ariela, są w zdrowiu. Niestety Ariel doznał urazu na reprezentację. Będzie wykluczony z tego spotkania. To jest jeden taki minus tych powołań. Gramy z Pogonią, drużyną, która ma wysoką jakość przy piłce, drużyną zgraną, doświadczoną, bardzo mało zmian w tym sezonie, więc nam dobrze też zdano. Zdajemy sobie sprawę z możliwości tego zespołu, ale też wiemy, że trudno im się gra na wyjazdach i trudno im się na tych wyjazdach punktuje. I chciałbym, żebyśmy tutaj to wykorzystali wspólnie z naszymi kibicami, no bo ewidentnie Pogoń jest inną drużyną na wyjazdach i będzie chciała na pewno to zmienić w tym meczu z nami, szukają nowych rozwiązań, ale na to też jakby jesteśmy przygotowani jak na każdego przeciwnika. Wydaje mi się, że dobre spotkanie przed nami, ciekawie się zapowiadające. Pogoń ma ogromne problemy w meczach z Rakowem. Ostatni raz pokonała go blisko 4 lata temu, bo w styczniu 2021 roku. Portowcy wygrali wtedy w Bełchatowie 1-0 po trafieniu Adriana Benedyczaka. Jak Marek Papszun wspomina to spotkanie? Tak, pamiętam tą szaloną radość. Mało szatni nie rozwalili tam po meczu. Tak, rzeczywiście tak było, 1-0. Taka pogoda była marna. Tak, trochę nam to zamknęło drogę chyba do mistrzostwa wtedy. Rzeczywiście, no tak sporo tych meczów i ta Pogoń ma z nami ciężar, jak my z niektórymi drużynami typu Krakowia. No nieraz tak jest po prostu, że mecze są wyrównane, bo te mecze są wyrównane i te mecze nigdy nie były historycznie patrząc łatwe dla nas, no ale na koniec najczęściej nam się zgadzały wyniki. Pogoń chce odmienić tę serię. Miała na przygotowania do tego meczu więcej czasu ze względu na mecze reprezentacji. Jak ten czas podsumowuje Benedikt Cech? I think was a good week in this national team break for us. We traveled there to Berlin. We had a strong opponent. Za nami dobry tydzień przerwy reprezentacyjnej. Pojechaliśmy do Berlina zmierzyć się z silnym przeciwnikiem, drużyną z Bundesligi. Myślę, że kto oglądał ten mecz, widział, że zagraliśmy bardzo dobrze. Myślę, że wynik 3-1 nie oddaje obrazu meczu. Mogło paść dla nas kilka goli więcej. Mieliśmy wiele okazji i to tak chcemy grać. W końcu poza pucharem udało się wygrać na wyjeździe. Nie jedziemy na nasz ulubiony stadion, ale chcemy to zmienić. Nasze ostatnie ligowe wyjazdy nie były ani trochę udane. Chcemy pokazać inną wyjazdową twarz. Powtarzamy to sobie w kółko. Chcemy pokazać domową twarz na wyjazdach. Pomijając wyjazdową formę, Częstochowa to nie jest nasz ulubiony kierunek. Ale nie widzę powodów, by tego teraz nie zmienić. To coś, czego mi brakuje. Myślę, że wygrałem już prawie na każdym stadionie i w każdym mieście, ale nie tam. Dlatego jest to na mojej liście do zrobienia. Gdybyśmy znali rozwiązanie tej zagadki z wyjazdową niemocą, zmiana zaszłaby 4 tygodnie temu. Trudno powiedzieć, dlaczego mamy dwa oblicza. W domu i na wyjeździe. Prawdopodobnie u siebie czujemy się bardziej komfortowo. Mamy za sobą swój stadion, swoje boisko, swoich kibiców i zawsze mocno zaczynamy. Na wyjazdach mówimy sobie, by zacząć mocno. Potem przeciwnik potrafi nas zaskoczyć. Ale chcemy to zmienić. Jak chcesz utrzymywać się w czołówce, to dobrze jest wygrywać wszystko u siebie, ale musisz też punktować na wyjazdach. My w audycji Pogoń FM słyszymy się już za tydzień. Podsumujemy wtedy spotkanie z Rakowem, ale i z Puszczą Niepołomicę, bo to spotkanie Portowcy rozegrają w najbliższy piątek. Bilety wciąż są do nabycia. Do usłyszenia. Pogoń FM w Radiu Szczecin. Sponsorem programu był właściciel marki CITO odszkodowania.pl. Odszkodowanie komunikacyjne, osobowe, majątkowe. Szczecin, Szeroka 61.